ostatnim filmie, w którym płaciłem ludziom za granie na moim serwerze craftkill.pl, powiedziałem, że wszystkie pieniądze, jakie zarobi on, przeznaczę na kolejny film z tej serii. A celem jej jest zdobycie stałych 3000 osób na moim serwerze. Więc proszę, wbijcie do niego, bo jesteśmy już mega blisko. No dobra, jednak jeśli nie wiecie, o co chodzi w tej serii, to już tłumaczę. Zamierzam odwdzięczyć się ludziom za to, że grają u mnie, więc będę postawiał im pieniądze lub dawał jakieś wyzwania, w których będą mogli je zarobić. Serio, wystarczy, że jesteś u nas na Discordzie i już możesz zgarnąć siano. Ale to zobaczycie w dalszej części tego filmu. Jednak najważniejszą rzeczą jest przyciągnięcie nowych graczy. A to mogę zrobić, przekonując youtuberów i streamerów do zagrania u mnie. Czyli będę wchodził na streamy i płacił im dużo pieniędzy, żeby może do mnie wbili. Dobra, skoro już wszystko rozumiecie, to teraz zobaczmy, jaki mamy budżet na ten film. Dobra, uwaga, na ostatnim filmie zarobiłem 427 zł. No nie jest to za dużo pieniędzy, więc pewnie i tak wydamy więcej. Przerąbane są te filmy, serio. Więc jeśli doceniasz moją pracę, to zostaw lajka i zasubskrybuj ten kanał. Oraz wyślij ten film do swojego kolegi, to może uda mi się więcej zarobić. A jeśli chcesz mnie jakoś bardziej wesprzeć, to możesz wejść na mój serwer craftkill.pl lub na mój hosting cloudly.gg i kupić sobie swój własny serwer. Dzięki bardzo. No. Dobra, moi drodzy, wejdźmy na serwer i zacznijmy rozdawać pieniądze. Więc zacząłem od trybu Money SMP, gdzie mogę naprawdę w łatwy sposób rozdawać pieniądze. A co najlepsze, mogę być incognito. Dobra, zróbmy prezent ludziom. Ja nie potrzebuję tutaj jakiejś niesamowitej, wiecie, podziękowań czy coś. Zajmijmy się po prostu do jakiegoś losowego gracza na tym trybie, który sobie zwyczajnie kopie lub, nie wiem, bije moby czy coś i dajmy mu widzowie pieniądze. Tylko musimy znaleźć taką osobę. Fajnie by było znaleźć kogoś, kto sobie tutaj kopie. No i proszę bardzo, mamy typa. Dobra, zobaczmy, co on ma w ogóle w ekipunku. On ma, moi drodzy, testowego gracza, czyli to jest w ogóle jakiś nowy gracz. Ej, to tacy są najlepsi, moim zdaniem. Nowy gracz, który na serwer prawdopodobnie nie wydał ani jeszcze złotówki. Nie wydał nic, dosłownie nic nie wydał, widzowie. Więc ziomek, który, nie wiem, pewnie ma przegrane na serwerze jakieś 5 minut, w tym momencie zgarnie sobie fajną kaskę. Dobra, moi drodzy, no co? Ja mu podstawiam oczywiście kasę i podstawiam mu jakąś fajną kwotę. Dobra, 20 zł mu daję od razu. Dwie dyszki na start. Dobra, on będzie tutaj sobie cały czas kopał, więc ja mu tutaj podkładam. Let's go. No i właśnie, moi drodzy, ziomeczek wykopał 20 zł. Widzicie to u góry? Proszę bardzo, stary. Ile ma kasy na koncie? Nice, podłożone. No podłożone, wiadomo, że podłożone. I trochę cię lubię, stary. I mam nadzieję, że zostaniesz na serwerze. Halo, 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 bratku. Mam nadzieję, że zostaniesz teraz na serwerze już na stałe. Oj, chcę screena. No jasne, masz screena, wiadomo. Serio, widzicie, wystarczy grać na CraftCube i możecie zgarnąć kasę dosłownie za friko. Porąbane. No chyba. No i git, mam nadzieję, że zostanie. W tym momencie zyskaliśmy nowego gracza. Więc tutaj macie licznik, ile dzisiaj uda nam się ich zdobyć. Dobra, mamy jednego stałego gracza nowego. Przynajmniej tak powiedział, że zostanie na serwerze. Co jest bardzo fajne. Ale dobra, spróbujmy, moi drodzy, tepnąć się jeszcze do kogoś i jeszcze jednej osobie podłożyć. Niech będzie miała, no coś z tego życia. Dobra, tutaj jest ziomek. I ja mam pomysł taki, że po prostu podłożę sobie kasę pod siebie. Dajmy sobie, nie wiem, dyszkę. Wyłączmy Vanisha. I niech on po prostu mnie zabije. To jest mój plan. To jest kill gracza. Uwaga, dobra, chodź, no dawaj, stary, no bij mnie. Musisz mnie zabić. Aha, ty uciekasz. Ja pierdzielę, no co za ziomek. Stary, przecież ja nie mam itemów. No przecież możesz mnie zabić, stary. Jakbyś mnie zabił, to byś zgarnął dychę. No halo, o co ci chodzi? Majonez, zabij mnie. Ten ziomek sobie żartuje. Przysięgam, że on sobie żartuje. Nie, no, patrzcie to. No ziomek dosłownie nie chce 10 zł. Dobra, próbuję go zabić ja. Jak on nie chce, to nie. Nie, no nie mogę. Stracił dychę, serio. Nie, no nie mogę w to uwierzyć. O, dobra, bije mnie. On chyba w ogóle nie ma przedmiotu, żeby mnie uderzyć. Dobra, stary, no niestety, dam komuś inną tą dychę, bo kurde, ty nie ogarniasz. Aha, patrzcie to, ziomek sobie kopie na, normalnie na cheatach. Ej, nie wierzę, że jeszcze cheatera spotkaliśmy. No dobra, niestety w takim razie. On ma 17 zł wykopane. No dobra, stary, niestety twoje pieniądze są zerowane, filek. Daję mu ban na 7 dni, a co najważniejsze, te 17 zł damy po prostu jeszcze innej osobie, czyli 27 osoba będzie miała następna. I w tym momencie wpadłem na ciekawą grę, czyli podwajanie. Polega to na tym, że będę pytał osoby, czy chce zgarnąć 27 zł lub podwoić dla następnej. Jak myślicie, jak szybko ona się skończyła? Dobra, patrzcie, tu jest jakiś ziomek. Napiszę mu tabliczkę. Siema, chcesz 27 zł, czy podwajasz i daję innej osobie podwojoną kwotę? No i napisał, że chce. No dobra, w takim razie podstawy tutaj F-Stone 27 zł. Wykop, wykop to sobie, wykop to, wykop. No dawaj, 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 dawaj. 27 zł dla ciebie, bratku. Proszę bardzo. Patrzcie, że napisał dzięki bardzo. Proszę bardzo, następną osobę mamy, myślę, która zostanie u nas na serwerze. Teraz przejdźmy do wyzwań. A moim planem było wejście na tryb Bedwars. Osoba, która ze mną wygra 1 na 1, dostanie 100 zł. Kurde, tych Bedwarsach jest 300 osób. Ja pierdzielę, ale problem. Dobra, wejdźmy na arenę solo 1 versus 1. Poczekamy tutaj na jakąś osobę. Mam nadzieję, że zaraz ktoś wejdzie i będzie mogła ta osoba zgarnąć 100 zł. Więc kurde, taki budżet duży, że ja pierdzielę. Teraz macie na ekranie, ile wydaliśmy już pieniędzy. A to dopiero początek. O, wszedł ty. Podaj DC. Fajnie było się z nim skontaktować i z nim porozmawiać. No ale nie wiem, czy to wyjdzie. Niestety Gecko w ogóle mi nie odpisywał, więc nie miałem nawet możliwości dać mu później tych pieniędzy. Przez co musiałem znaleźć następną osobę. Przykro mi, Gecko, ale no musicie mi odpisywać na czacie chociaż. Dobra, zapytajmy po prostu może na lobby Bedwarsów. Podajcie swoje DC, jak możecie gadać. Jest coś do wygrania. No i git,
Może po prostu ktoś mi poda i tyle. Wziąłem Discorda dosłownie pierwszej lepszej osoby, która napisała to na czacie. A następnie zadzwoniłem. O, dołączył. Halo, jesteś? No, jestem. Jeden versus jeden o 100 zł. Ty chcesz taki challenge, czy nie? Lady? Tak, jeden versus jeden. Dawaj, wbijaj na solo. Tysięczny level, widzę. A nie, to już cheatowany, więc luz. Dobra, jakby co, to gramy serio o 100 zł. Więc spoko. Lepiej, żebyś mnie jakoś pokonał. Długo grasz na Craft Cube? No, od 3 miesięcy. O. I co, zostajesz tutaj na serwerze na stałe już, czy zamierzasz zaraz zmieniać serwis? Jesteś chorągiewą, której nienawidzimy. Nie, myślę, że zostaję. No i super, to się cieszę. Powiem ci tak, ja nie jestem wcale dobry w te Bedwarsy. Raczej mnie na ludzie rozwalisz. Albo wiesz co, nawet zróbmy tak, że zagrajmy do łóżka. Dobra? Zasady takie, że jak stracisz łóżko. O kurde, no dobra, ty już jesteś u mnie. Dobra, to jednak nie, jednak nie, jednak nie, jednak to by było za łatwe. Dobra, nie, no będzie tragedia, już to widzę. O! No, jednak nie jest tak źle. Dobra, to będzie szybka arena, coś czuję. Teraz pytanie, kto to wygra tylko? Czy ja, czy ty? O, słyszę, że chyba jesteś u mnie. Mam szybki wojnik. Bardzo fajnie, bo ja też jestem u ciebie. No i ty też już nie masz łóżka. Ja się boję, człowieku, ostatecz na resztę. O fuck, dobra. Pięknie i wyraz prawie. To jest moja taktyka. Dobra i... O kurde, no co to ma być? Ej! Dobra, to już jest przesada. Nie, no... Dobra, XD, dobra, wygrałeś 100. Jak chcesz ją dostać? Chcesz ją do portfela, czy przelew? Nie no, przelew. Dobra, wyślij mi numer, ja ci wyślę 100 zł. Moi drodzy, niestety 100 przegrana, jednak ziomek na pewno się ucieszy. Tutaj macie dowód, że mu wysłałem, napisał, że ma, no. Także git, nie skamuje jakby co. Teraz czas wejść do streamerów, którzy streamują właśnie z mojego serwera i dać im fajny challenge. Ej, dobra, tutaj mamy tygryska i on ma koronę anarchii. Dam mu challenge, żeby ją spalił, to coś fajnego ode mnie dostanie. Masz minutę, żeby spalić koronę anarchii, to coś dostaniesz. Dobra, wysyłamy złotówkę. No korona anarchii to jeden z najlepszych przedmiotów na serwerze, w sumie najlepszy, więc trochę może być mu jej szkoda. Skrzyneczki, żeby nie mieli itemu. Dobra, jest donate, jest donate. Dobra, zobaczymy, czy ją spali. Tak, na pewno. No, co tak, za ty... spalę koronę anarchii już. Nie, no nie wierzę, że tego nie zrobi. Nie, to jest fake zdjęcia, gdyby. Ta! To jest jaja robi. Piszę mu, że nie, prawdziwy, nie. prawdziwy. Spalimy koronę anarchii, mam tylko jedną. Ta? No to trudno. Co grasz? W anarchii practice. Prawdziwe? O, dobra, chyba dobra, jednak spali. Widzowie? Tak, bez kiczu, dobra, to dobra. Jest prawdziwy jeden. Masz coraz mniej czasu, stary. Zdjęciak, dobra, mogę to zrobić. Dobra, pal. Proszę bardzo, zdjęciak, do kosza, masz. Do kosza wkłada. Proszę bardzo, panie zdjęciaku. Do kosza poszła korona. Dobra, leciała! Nie mam nic. Nie, no i dobra, teraz wychodzę ze streama i tyle. Jestem widzowie biernym Steve'kiem. Nie mam korony. Ja koronę. Dobra, anarchii. Nie, no szczerze? Aż bym go skamował tak dla żartów. Dobra. Postanowiłem go trochę jeszcze potrolować i napisałem, żartowałem, XD. Dobra, wyślę mu złotówkę. Dobra, szczerze jest po prostu ciekawy reakcji, naprawdę, nie? Jakubek? Dobra, jest donate. Żartowałem. Zdęciak, jak mogłeś? No, Zdęciak, jak mogłeś? Jak mogłeś mnie oszukać? Oj, chyba mu trochę głupio. Jestem biernym Steve'kiem, nie mam korony. Nie, no dobra, żartuję. Nie, no masz. Niech będzie, widzowie, 100 zł. W sumie nie wiem, czy to się nawet opłacało, bo korona anarchii w sumie chyba może być trochę więcej warta. Ale nie wiem, zobaczymy po reakcji po prostu, czy to się opłacało, czy nie. Dobra, czekajcie, trzałucie. O. O, jest 100. Więc chyba git, czy nie wiem w sumie. No. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest G? Dziękuję, panie Zęciaku. No, i proszę cię bardzo. Dziękuję, panie Zęciaku. Polecam. Craft.pl, czy serwer oczywiście, i pozdrawiam. No. YouTube, bo na pewno to wleci jako odcinek. No i się cieszę, mamy streamera, widzowie. Następni gracze, wszystko się kurde kręci. Postanowiłem wejść do następnych osób. Dobra, moi drodzy, z tego co widzę, to z CraftCube'a streamuje chyba tylko jeszcze jedna osoba. Nawet nie, dobra. No i widzicie, przez to, że nie streamujecie, nie możecie zarobić pieniędzy, bo bym wam dał kurde kilka stów nawet, ale was nie ma. Więc wszedłem do streamerów, którzy grali nawet na innych serwerach i jednak postanowiłem ich przekupić. Dobra, mamy Dogiego, on ma 93 osoby na streamie. Dobra, wyślijmy mu donate'a. Wbij na CraftCube.pl. Dobra, wyślę 100 zł, zobaczymy, czy się uda go jakoś przekonać. Dobra, wysłałem mu, widzowie, 100. O, jest donate. Ja pierdzielę, masakra, nie? Zęciak, 96 zł 80 groszy. No i co, wbije czy nie wbije? Wbij na craftcube.pl. Dzięki, Zęciak, za donate'a. Ej, no. To jest jakiś odcinek czy coś? Dzięki wielkie. No akurat odcinek, ale po prostu chciałem, żebyś zagrał u mnie, stary. Siema, to wbijesz? No dobra, ale czekaj, to jakiś odcinek na was czy coś? No nie mogę ci powiedzieć. Mogę wbić na chwilę. Po prostu szukam nowych graczy. Mogę ocenić, zrobimy ocenkę. O, ocena będzie CraftCube'a, zarąbiście. No dobra, no to zaraz. Dobra, udało się. Ej, chyba. Dobra, ja nie wbijałem na inny serwer podczas streama przez ostatnie 3 lata chyba. A, dobra, możemy sprawdzić. Tym razem się uda. Craft
craftcube.pl. Jest, wbija! Nie no, zaraz wrócę na bagience, spokojnie widzowie. Dobra, uwaga, moi drodzy. Wszedł! O, dobra, dobra. Wszedł na serwer, mamy to. Tu się gra. Ja pierdzielę, ale dymy. O, wszedł, idę go szukać. Dobra, wbijamy na Anarchy Practice, dobra. Aha, ja tutaj grałem, dobra. Dobra, moi drodzy, udało się ogarnąć Dokiego na serwer. Dam mu, moi drodzy, za to parent set youtuber. Tepniemy się do niego, zobaczymy, czy on tutaj coś będzie robił i coś czy mówił, ale udało mi się zwerbować następnego youtubera na serwis. Jest super, kurde, no patrzcie, ile nowych graczy. Patrzcie, jaki potencjał tutaj jest, 100 osób dodatkowych. A ja da się tutaj kupić faworkę? Co, no da się, zaraz ci kupię, znaczy możesz kupić. Możesz oddać 100 i będzie git. Przecież i tam miałem być, o co chodzi? No. Ej, dobra, nie złyskam, nie? No i git, Insta gra u nas. Chciałem znaleźć jeszcze innych youtuberów, jednak nikt po prostu nie streamował. Nie, Minecraft server, coś takiego muszę wpisać, halo, na żywo. Nie, no nie mam tu nikogo takiego ciekawego. Więc zwyczajnie wszedłem na Discorda i dałem wyzwanie losowej osobie. Dobra, tutaj mam osobę, która gra na Anarchy Practice. Dobra, mam pomysł. Normalnie mu tutaj wbijam, robię limit jednego użytkownika, wyrzucam mu kumpli, rozłącz. Halo? Co to, kurwa, sądzę, co? O, siema. Siema, co tam robisz? Gram na praktycie. Masz koronę anarchii? Mam koronę anarchii. A to weź ją ściągnij na chwilę. No, no i dobra, weź wpisz teraz ukośnik kosz. Nie. Ale stary, jeżeli to zrobisz, to coś dostaniesz, to się opłaca. To najpierw daj, potem... Nie, no stary, musisz mi zaufać. O Boże, ty to zaraz giniesz chyba. Nie, mam 100 serc, stary. A, no dobra. No dobra, to zrobimy inny challenge. No jaki challenge? Zrobimy tak, że ja w tym momencie biorę ciebie w jedną dziurę, jeden na jeden i piszę na czacie, żeby się ludzie do mnie tepnęli, tak? Jak się wszyscy do mnie tepną, ja do nich, jak tepnę w tą dziurę, a ty uciekniesz, to staniesz, nie wiem, dostaniesz coś. Co ty na to? Jest to bardzo ryzykowne, bardzo się boję, naprawdę. A, no to możemy tego nie robić i mogę pójść do innej osoby. No ale ja nie chcę, no. No dobra, to idę do innej. No spoko, siłano, tego dnia. Nara. Jezus drogi, to byś mógł wygrać tu z 200 zł. No niestety. Więc po prostu poszedłem dalej. Okay. Halo, siema, gracie na Anarchy Practice? Nie. O, co? A kto jest teraz na serwerze? Anarchy, jest ktoś z was teraz na serwerze? O, ja jestem. A macie jakieś itemy? Nie. No, coś to mamy, a co mam? A co dokładnie masz? No, mam jakieś itemy, a co? Znaczy, Excalibur na przykład. O, no i super, dobra, czekaj. Dobra, musimy wyrzucić jego kolegę niestety. Dobra, na jakim jesteś cecha? 3. A jaki masz nick? Wesołe bany. No dobra, wesołe bany, mam dla ciebie fajne wyzwanie. I będziesz mógł wygrać z tego pieniądze. Prawdziwe? Prawdziwe. No okej. Okay. Tepam cię do mnie i słuchaj, w tym momencie pisz na czacie, kto są już TPA. Do mnie się pewnie tepnie mega dużo osób i będziesz musiał stąd uciec. Ja mogę z tą SSA szybko? Nie możesz rozkopywać nic. O, no dobra. Dobra, na razie do później jak już. Kto są już TPA? Ej, bierzesz to czy nie? Szybko, tak czy nie? Szybka decyzja. Oczywiście tak, no. No dobra, w takim razie życzę ci powodzenia, bo zaraz pewnie będzie przy mnie tutaj milion osób. No dobra, tepam ich. Okay. Tepam. I tepnęły się 4 osoby, 5. Dobra, nie będziesz miał tak wcale źle, myślałem, że będzie gorzej. No dobra, życzę ci powodzenia, w takim razie uciekaj. To może ci... I co? Ty chcesz jeszcze zabić? Dobra, tepam jeszcze tutaj kogoś, więc może to się jeszcze trochę szybciej źle skończy. Gdzie jesteś? O, dobra, ty tutaj jesteś i sobie uciekasz. Dobra, chyba raczej dasz radę. Dobra, myślę, że to będzie trudniejsze. Aha. Nie, no nie wierzę. Ej, ty im dosłownie uciekasz. Aha. Nie, no serio? Tak, ja mam 300 kili, gościu, za chwilę topa. Aha, czyli ty ogarniasz gierkę. Ja te pan do ulicy, no. No dobra, widzę, że i tak uciekniesz. No dobra, stary, straciłem przez to pieniądze. Dobra, dam ci 5 dych, ale wolisz do portfela, czy jak, czy bliżej? No, do portfela możesz. Bo... No dobra, no w takim razie nadaję ci 5 dych, no i się trzymaj. Mam nadzieję, że będziesz grał u nas na serwerze dłużej już. Widzę, tak. No i dzięki. Ja pierdzielę, straciłem 50 zł i to tak w sumie losowo. Myślałem, że to będzie jakiś mega trudny challenge w mojej głowie, to by sobie wyobraziłem. No nic, moi drodzy, to było tyle z tego odcinka. Zostawcie suba, lajka, wbierzcie kraftcube'a na CloudGG. No i to tyle wydałem. Macie na ekranie, ile wydałem pieniędzy. Tyle wydałem. Mam nadzieję, że zwrócicie ten film i będziecie go oglądać. No i tyle. To tyle. Nara, bijcie na CloudCube'a, wbijamy 3 osób.